Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 4 porządku dziennego. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Druk nr 3151. Proszę o zabranie głosu sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska pana Marcina Korolca w celu przedstawienia uzasadnienia projektu ustawy. Panie ministrze, bardzo proszę. Panie marszałku, panie i panowie posłowie. W imieniu rządu mam przyjemność przedstawić Wysokiej Izbie projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Opracowanie i przedłożenie projektu przedmiotowej ustawy wynika z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy nr 2009/29 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87 w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Dyrektywa zasadniczo zmienia system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w trzecim okresie rozliczeniowym, to jest do roku 2020. Pokrótce postaram się Wysokiej Izbie przedstawić najważniejsze elementy przedmiotowej ustawy. Niniejszy projekt określa zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w trzecim okresie rozliczeniowym. System ten obejmie emisję gazów cieplarnianych z instalacji i operacji lotniczych i będzie dotyczył m.in. dwutlenku węgla i podtlenku azotu. Przede wszystkim projekt wprowadza nowy sposób dystrybucji uprawnień do emisji. Obok bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji w trzecim okresie rozliczeniowym będzie funkcjonował system sprzedaży uprawnień na aukcji przez państwa członkowskie. Projekt ustawy stwarza możliwość sprzedaży uprawnień do emisji na krajowej platformie aukcyjnej prowadzonej przez spółki prowadzące rynek giełdowy i pozagiełdowy pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Nadzór nad działalnością aukcyjną zostanie powierzony Komisji Nadzoru Finansowego. Wpływy ze sprzedaży uprawnień stanowić będą dochód budżetu państwa. Co najmniej 50% środków z aukcji lub ich równowartość będzie przeznaczone na politykę klimatyczną w przypadkach określonych w ustawie. Projekt ustawy wprowadza dwa wyjątki od systemu aukcyjnego. To derogacje dla energetyki oraz krajowe środki wykonawcze. W ramach derogacji dla energetyki instalacje wytwarzające energię elektryczną mają zagwarantowaną możliwość uzyskania określonej liczby bezpłatnych uprawnień do emisji w zamian za poczynione inwestycje. Prowadzący instalacje wytwarzające energię elektryczną zobowiązani są do realizacji zadań inwestycyjnych wskazanych w Krajowym Planie Inwestycyjnym. Zadania ujęte w Krajowym Planie Inwestycyjnym mają na celu modernizację i poprawę infrastruktury, wdrożenia czystych technologii oraz dywersyfikacji ich struktury energetycznej i źródeł dostaw. Prowadzący instalacje wytwarzające energię elektryczną będą zobowiązani do corocznego rozliczania zadań inwestycyjnych, a wartość zrealizowanych inwestycji będzie stanowiła podstawę do określenia ostatecznej liczby uprawnień do emisji, która podlegać będzie wydaniu. Natomiast w ramach krajowych środków wykonawczych będzie istniała możliwość ubiegania się o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej. Celem krajowych środków wykonawczych jest zachowanie konkurencyjności niektórych sektorów przemysłowych wobec podmiotów spoza Unii Europejskiej. Krajowe środki wykonawcze mają ograniczyć m.in. zjawisko tzw. ucieczki węgla, czyli carbon leakage, którego skutkiem może być zastąpienie produkcji w Unii Europejskiej importem z krajów trzecich, bądź przenoszenia produkcji poza Unię Europejską. Przyznanie bezpłatnych uprawnień instalacjom należącym do sektorów lub podsektorów narażonych na ucieczkę emisji ma na celu zapobiegać temu zjawisku. Projekt ustawy zasadniczo zmienia dotychczasowe zasady przydziału uprawnień do emisji dla instalacji nowych. W trzecim okresie rozliczeniowym odchodzi się od Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji na rzecz ogólnounijnej rezerwy. Stąd w bieżącym okresie rozliczeniowym zasady te zostały ujednolicone we wszystkich państwach członkowskich. Wniosek do Komisji Europejskiej składany będzie za pośrednictwem ministra właściwego do spraw środowiska. Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.
Uchwalenie nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych ustabilizuje sytuację prawną przedsiębiorców objętych systemem, którzy w chwili obecnej funkcjonują już w trzecim okresie rozliczeniowym. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o pilne rozpatrzenie przedmiotowego projektu ustawy. Dziękuję bardzo.